Siemanko, z tej strony Kamyk i witam was w kolejnym odcinku Road to Glory. Sobota i granie w sobotę w Food Champions to nie jest najprzyjemniejsze zadanie dnia, ale no jak trzeba, to trzeba. Jedziemy z tematem, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze raz Goliath Esport. No i czy tytuł się sprawdzi? Czy Kamyk dzisiaj z rage quituje, kiedy trafia na Mbappe, Neymara, Messiego i ten Mbappe strzela już w czwartej minucie bramkę na 1-0. A w minucie numer 7 Messi podaje do Neymara i jest 2-0. Zagotowało się we mnie, no i już widziałem, że coś jest nie tak, ale kiedy przeciwnik nacisnął pauzę, żebym to ja wyszedł z meczu, powiedziałem sobie, nie. Ja zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać. Po czym poznać, że przeciwnik nacisnął pauzę tylko po to, żebyście zrejskwitowali? Po tym, że jeżeli szybko naciśniecie wznowienie gry, to przeciwnik od razu też naciska wznowienie gry. Jakby o to mu chodziło. Chodziło mu o to, żebym zrejskwitował, bo stwierdził, 7 minuta, 2-0, koleś, jesteś jakimś lamusem. No to ja mu pokażę tego lamusa. 39 minuta, Felipe Anderson dostaje piłkę na skrzydle. Myk, rollball i mamy 1-2. No ale niestety Messi w stylu FIFA 19 strzela mi bramkę na 3-1. Myślałem sobie, nie, no już byłem blisko czasami odrobienia tych strat, a tu 3-1, no ale nie poddajemy się, no bo rage quita nie chcemy zrobić. Zwłaszcza, że gra na przykład w tej sytuacji nam sprzyjała. 3-2 w tym momencie. A tu mamy 70 minutę. Zobaczcie, Zaha na skrzydle kompletnie nie na spalonym, bo tam lewy obrońca został. Wiedziałem, że przeciwnik będzie pilnował środka, dlatego pobiegłem do końca, podaję do Lukasa. Ten strzela i mamy release. Dzień dobry bardzo, zapraszamy na dogryweczkę. Wiedziałem, że przeciwnik może być już zagotowany. 93 minuta, więc początek dogrywki. No i Maximin, którego wpuściłem z ławki, strzela na 4-3. Byłem mega, mega zadowolony. I znowu ten Maximin, który na świeżości wszedł, strzela. Niestety bramkarz broni, ale Zaha dobiega do piłki jako pierwszy i mamy 5-3. Wiedziałem już, że tego meczu sobie nie odpuszczę. Do tego jeszcze świeży brand. W 106 minucie, czyli wszystko w pierwszej połowie dogrywki się rozegrało. Podaję do Zachy, Zaha na wolnej pozycji 6-3. Dziękujemy bardzo, do widzenia. No i po tak dobrym zwycięstwie stwierdziłem, dobra, zrobimy sobie ważne mecze. Ostatnio w ogóle na filmie z gokartów, nie wiem czy widzieliście film z gokartów, jeżeli nie, polecam, sprawdźcie sobie film, bo były moje pierwsze zawody gokartowe. Strasznie dużo tam mówiłem i. A tutaj trafiamy informa z tych paczek właśnie za ważne mecze. Nie wiem, czy często mówię i, ale ostatnio staram się właśnie nie mówić i i po prostu jakby w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, ale na gokartach tak było, że właśnie to i gdzieś tam się wdarło. Dobra, mamy kolejnego przeciwnika, numer 2 dzisiejszego dnia, w tym momencie bilans mój wynosi 8-3 porażek, 8 zwycięstw, 3 porażki. No a tutaj zobaczcie, jak Lucas Moura poradził sobie z przeciwnikiem. W 70 minucie prowadzimy 1-0. 75 minuta, przeciwnik bardziej ofensywnie wyszedł. My wpuściliśmy Maximina, który świetnie obsługuje tutaj Zachę. A Zaha na spokojnie. Ball roll, drag back i po krótkim 2-0. Świetna akcja Wilfrida Zachy, naprawdę Zaha daje radę. 2-0, prowadzonką. Po 8 strzałów mieliśmy, z tym, że ja miałem 4 celne, przeciwnik 1 i mamy w tym momencie 9 zwycięstw do 3 porażek. Coraz lepiej to wygląda. Przeciwnik kolejny z prawej strony zrobił sobie Napoli z lewej Bundesligę. No i wiedziałem, że łatwo nie będzie. 33 minuta, Sissoko próbuje spokojnie wyprowadzić akcję. Zaha strzela. Pęk, 1-0. Dzień dobry bardzo. 38 minuta i przeciwnik z kick-offa próbuje coś tutaj zrobić. Wiadomo, na kick-offie jakby dosyć lepiej się strzela. No i tutaj zakręcił moim obrońcem, Insigne strzela i mamy remis 1-1. I jeszcze, skoro jeden kick-off zadziałał, to może drugi kick-off zadziała. 41 minuta, Lucas Moura zatańczył, drag back, tu piłka trzyma się przy jego nodze, troszeczkę w prawo, troszeczkę w lewo, troszeczkę na prawą nogę i mamy bramkę, mamy 2-1. Kolejna akcja, Zaha do Lucasa Moury, Lucas Moura strzela. Mamy 3-1, druga połowa już pod nasze dyktando i tutaj chciałem wam pokazać, jak ja mniej więcej wyprowadzam te akcje, kiedy przeciwnik stosuje dosyć wysoki pressing, jak widzicie, u każdego podchodzą. No i staram się to, wiem, że to jest wszystko na wysokim ryzyku, ale staram się grać spokojnie, bez jakichś, wiecie, wygłupów, no i
tak też się dzieje, że na przykład Sterling wyprzedza tutaj tego obrońcę, jest na prawym skrzydle, spokojnie biegniemy sobie do skrzydełka, czekamy na dogodną sytuację do podania, pojawia się ta sytuacja, dragback, strzał w poprzeczkę niestety, ale Felipe Anderson dobija i tak mniej więcej tworzy akcję, staram się wszystko robić na spokoju, jeszcze to mi jakoś super nie wychodzi, ale się staram, przeciwnik jeszcze strzelił bramkę na 2-4, no ale 80 minuta, już wiedziałem, że raczej tego zwycięstwa nie wypuszczę z rąk, warto by było coś jeszcze strzelić, no i na spokojnie Lucas do Sterlinga, ten dokłada nogę, dosyć mocny strzał, 5-2 i kolejne zwycięstwo, więc trzecie z rzędu, bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszyło, wygrana numer 10, 10 zwycięstw, 3 porażki, no to naprawdę jest solidny bilans, kolejny mecz z Titan, naprawdę bardzo solidny team, no i powiem wam, że ten Davinson Sanchez mimo swojej ceny nie robi mi zbyt dobrej roboty, co zresztą widzieliście tutaj, nie wiedziałem dlaczego został tak łatwo wyprzedzony przez napastnika, który nie miał największego pace'a, a tak łatwo mu to przyszło. Zaha też dosyć łatwo znalazł sobie miejsce w polu karnym i strzela na 1-1, druga połowa 47 minuta, Ben Yedder na skrzydle rozpędza się, no mój Sanchez, Sokratis, sorry, nie potrafił dogonić tego Ben Yeddera, który też ma 82 pace'a chyba i ciężko było mu dogonić. Nie wiem, co się działo z pace'em w tym meczu, ale ważne, że strzelamy bramkę na 2-2. Prosta sytuacja jak zwykle, czyli do boku, dograć do środka i tyle mnie widzieli. Tutaj przeciwnik właśnie myślał, że będę tak zagrywał, a ja wtedy cyk w drugą stronę. No i nie spodziewał się tego. Mamy 3-2, 76 minuta. Jak widzicie, nie muszę mieć Mbappe Messiego, żeby strzelać dużo bramek w meczu. Bardziej tutaj chodzi mi teraz chyba o defensywę, żeby w tej defensywie robić lepszą robotę, bo w ofensywie mam kim grać, tak naprawdę. Nawet właśnie tutaj Sissoko jest w stanie jako defensywny strzelić na 4-2. A czy Zaha, czy Lucas Moura potrafią wykończyć? Chociaż na przykład, gdyby Lucas Moura miał 5 gwiazdek słabszej nogi, to wyglądałoby to o wiele lepiej, ale Maximin 76 overall, czy 79 on ma, też przecież świetnie wykończył tą sytuację. Cieszy się z kibicami, a kibice mają go troszeczkę w tak zwanych czterech literach. Mnie to cieszy. 5-2, tak to wszystko wyglądało. Jeszcze jeżeli chodzi o tego loba, to Maximin strzelił, a Loris dotknął tej piłki. Niestety dla przeciwnika nie sparował jej do końca na lewą stronę. Chyba Loris tam był. Nie do końca wiem. Nieważne. Przechodzimy do następnego spotkania. Win Strike jest 4 zwycięstwa, 0 porażek. Tak to możemy grać. Lucas przy piłce na spokojnie szuka miejsca. Fake shot, Zaha po krótkim finezyjnie i mamy 1-0. Kolejna akcja, 38 minuta. Ndidi przy piłce rozprowadza akcję nasz inform. Podanie do Mory, Mora do Zachy, Zaha do Mory. Znowu heel to heel, fake shot, podanko, mnóstwo miejsca i Zaha strzela na 2-0. To jest jego druga bramka w tym meczu. 43 minuta. No i przeciwnik Gnabry przeszedł obok nas. Jeszcze źle sparowana piłka przez De Gea i De Gea naprawdę odbija te piłki pod nogi przeciwników strasznie. I zaraz zobaczycie, że nie jest to bramkarz, któremu ufam nadmiernie. Mora do Sterlinga, Sterling na skrzydle, przeciwnik myślał znowu, że będę podawał, a ja tutaj ball roll na lewą nóżkę Sterlinga i strzał. Mamy 3-1 i tak też skończył się ten mecz. 5 zwycięstw z rzędu, 12-3 bilans i naprawdę otwiera nam się no autostrada do Golda 1 to na pewno, a nawet gdzieś tam boczna droga może do Elity 3. To by było świetne. Tymczasem 13 minuta, przeciwnik strzela i nie wiem, co zrobił De Gea. 89 overall bramkarz, który źle wczytuje mu się animacja. Niesamowite, 30 minuta, De Gea spacerkiem sobie przeszedł do piłki i w tym momencie byłem już tak zły na De Gea, że mówię, nie no, sprzedam gnoja w cholerę po tym meczu, a tutaj mamy kolejną akcję i De Gea znowu odbija prosto pod nogi przeciwnika. Wiem, że sytuacyjna piłka ciężka, ale mamy 3-0 i mówię sobie, no to niezły win strike, to już chyba po win strike'u, a my jeszcze wyprowadzamy akcję na 1-3 w pierwszej połowie, no i stwierdziłem, że jeżeli w drugiej połowie szybko strzelimy bramkę, to jest szansa na coś, a tym bardziej, że mamy rzut karny, do rzutu karnego podchodzi Lucas, strzela przy super piękny, perfekcyjnie wykonany rzut karny i mamy 2-3 i 40 minut na odrobienie straty. Nie udało się odrobić straty, bo już jak widzicie oglądamy powtórkę tej interwencji De Gea. Gdyby De Gea jakąś inna animacja mu się wczytała, to by to obronił, bo miał rękę przed piłką, no, ale niestety nie wyszło, przegrywamy, byliśmy gorsi od przeciwnika, no i mamy 12-4 bilans i już to wygląda troszeczkę gorzej. Son, Lacazette, Kante, naprawdę solidny skład.
Pierwsza minuta, przeciwnik rozpoczyna tą akcję, bo gramy na wyjeździe, ale w dosyć dziwny sposób oddał nam piłkę. No i Zaha ma pierwszą sytuację. Na spokojnie Zaha, przeciwnik przesunął się bramkarzem, a my wtedy to wykorzystaliśmy. Widzicie, spokój i opanowanie to klucz do sukcesu. No ale niestety nie trwało to zbyt długo. Niby właśnie ten Davinson Sanchez był przy tym obrońcy, a tak jakby go nie było. Niestety tracimy kolejną bramkę. Tutaj podanie do przeciwnika. Strzał tak lekki, że De Gea powinien to wybronić, a nie broni. Przegrywamy 2-1. Zobaczyłem sobie po powtórce, gdzie chciałem podać, bo to nie było moim zamiarem. Właśnie jak widzicie, chciałem do Davinsona podać tak na wybieg, żeby on jakby ruszył do przodu. No ale niestety zaakceptowało mi co innego. Przegrywamy 2-1 i stwierdziłem po tym meczu, że De Gea out. Loris wchodzi do gry. No i tak też będzie to wyglądało, więc sprzedałem De Gea. Kupuję Lorisa, chyba że polecacie innego bramkarza z Ligi Angielskiej. Ja jeszcze raz przypominam, że jest materiał z go-kartów. No co polecam? Wejdźcie na mój kanał. A ja się stąd spadam. Trzymajcie się, miłego weekendu i na razie, do jutra.